Moim Państwa gościem jest dzisiaj Dorota Rutkowska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jutro w mieście rozpoczyna się miesiąc zdrowia psychicznego, podobnie jak odbyło się to w ubiegłym w roku. No ale właśnie, co to oznacza i co przygotowano w tej edycji? Zdrowie psychiczne to temat niezwykle istotny w ostatnich latach. Wszyscy widzimy, że sytuacja zdrowia psychicznego mocno się pogorszyła, szczególnie po pandemii. W związku z tym już drugi raz jako miasto realizujemy taki miesiąc zdrowia psychicznego, co oczywiście nie oznacza, że w ciągu roku się nic nie dzieje. Natomiast to jest taki miesiąc, w którym... Chcemy głośno mówić o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne. Jutro jest Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. Bardzo ważny dzień, dlatego jutro rozpoczynamy tę akcję. Kończymy 10 października w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Mnóstwo różnych wydarzeń. Nie sposób chyba ich dzisiaj wszystkich wymienić na naszym spotkaniu. Natomiast e, powiem tak, większość jednostek miejskich, ale też e, spoza e, jakby sektora publicznego, e, włączyło się w realizację tego miesiąca. Bo to jest e, między innymi Miejska Biblioteka Publiczna, która będzie organizować dla dzieciaków warsztaty. To jest Galeria Sztuki Współczesnej. To jest MOSIR, który będzie pokazał, że sport uwalnia endorfiny e, i pomaga dbać o zdrowie psychiczne. To jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest Centrum Zdrowia Psychicznego. Tych jednostek jest naprawdę bardzo dużo i do tego wszystkie jednostki z obszaru działalności polityki społecznej i zdrowia w naszym mieście włączyły się w tegoroczną akcję. I co to znaczy dla mieszkańca? Jestem mieszkanką, jestem opolanką, gdzie powinnam przyjść i co tam zastanę? Już mówię, bardzo dużo wydarzeń, my będziemy aktualizować te wydarzenia na stronie internetowej, natomiast przede wszystkim chcemy uświadamiać mieszkańcom, jak ważny to jest temat, ale poprawić też dostęp do uzyskania specjalistycznej pomocy. Ja powiem tylko tyle, że zatrważające statystyki dotyczące terapeutów wskazują na to, że... W Polsce mamy mniej więcej jednego terapeuty na, na ponad 2000 dorosłych Polaków. E jeszcze gorzej jest w sytuacji psychiatrów, gdzie jest jeden psychiatra na ponad 8000 e mieszkańców e naszego kraju. W związku z tym widzimy, że ten dostęp e jest mocno utrudniony. I na to niestety nie mamy wpływu. E nie jesteśmy w stanie poszerzyć tej bazy terapeutycznej. W związku z tym musimy podejmować takie działania żeby odpowiednio wcześnie wyłapać jakiekolwiek nieprawidłowości, problemy. I w związku z tym zachęcamy mieszkańców do tego, żeby w momencie kiedy czują, że coś zaczyna się dziać, zgłosili się po pomoc. Dzięki uprzejmości centrum handlowego Solaris, w tym centrum handlowym przez cały miesiąc na poziomie minus jeden będą przyjmować terapeuci, psycholodzy, prawnicy. To są specjaliści, zarówno z Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu na Ulicy Wodociągowej, to są specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W związku z czym w zeszłym roku robiliśmy to w formie terapiobusa, który krążył po mieście i udzielał porad. Okazało się, że był mocno oblegany. W tym roku postanowiliśmy zrobić to w miejscu, gdzie tak naprawdę. Przebywa bardzo duża część młodzieży naszego miasta, bo chcemy bardzo mocno skupić się na wsparciu dzieci i młodzieży. No właśnie, czy to będą specjaliści, do których będziemy mogli. Przyjść później już w kolejnych miesiącach, to znaczy, gdzie będziemy mogli, no być może, kontynuować terapię kolejne czy kontynuować spotkania, tak, jeżeli będzie taka potrzeba? Myślę, że tak. To są specjaliści, którzy na co dzień pracują w naszym mieście, w różnych instytucjach, które wspierają zdrowie psychiczne. Na pewno ta pierwsza porada. Będzie o tyle ważna, że pokaże naszym mieszkańcom, gdzie szukać pomocy dalej. Czy to potrzebna jest terapia indywidualna, czy terapia rodzinna, czy potrzebny jest psycholog, czy może to już jest ten etap, że potrzebny jest psychiatra? Więc to jest ten moment, gdzie ta pierwsza diagnoza, pierwsza rozmowa pokaże kierunek i na pewno nasi specjaliści zadbają o to, żeby pokierować w odpowiednie miejsce i wesprzeć dalszy proces leczenia. Skoro tego roczna. Edycja jest kontynuacją, to znaczy, że to, co działo się w ubiegłym roku, utwierdziło Państwa w przekonaniu, że rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna i szerzenie świadomości na ten temat jest potrzebne. Oczywiście, że tak. W zeszłym roku ta akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym, w tym roku, jako miasto, zwiększyliśmy nakład środków finansowych, chociażby w tym roku, nowy program zdrowia psychicznego dla dzieci do 18 roku życia, który realizowany jest w naszej spółce Centrum Zdrowia w Opolu. Przypomnę, że do tej pory te programy były realizowane przez organizacje pozarządowe. W tym roku, oczywiście, organizacje kontynuują swoje działania, natomiast dodatkowo program dla dzieciaków i młodzieży z naszych szkół. W związku z tym oczywiście zachęcam do korzystania z tego programu. Wszystkie dane dotyczące rejestracji do specjalistów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, na stronie Centrum Zdrowia w Opolu. Co jeszcze w takim razie w programie? Bo jutro mamy inaugurację, to znaczy, że będą też specjalne wydarzenia, tak, związane z rozpoczęciem tego miesiąca zdrowia psychicznego. Tak, no tych wydarzeń będzie dużo, bo wystawy prac plastycznych, Pacjentów szpitala, w wojewódzkiej bibliotece, warsztaty w różnych instytucjach, tak jak już powiedziałam. Natomiast jutro zaczynamy piknikiem i uczymy dzieci radzenia sobie z emocjami, bo powiem wprost: bardzo dużym problemem jest niska samoocena naszych dzieci. I to jest temat, na który będziemy mocno zwracać uwagę, żeby radzili sobie z emocjami, z sytuacjami kryzysowymi, ale oczywiście jest też drugi obszar, to jest obszar tych specjalistów i tych ludzi, którzy na co dzień z dziećmi pracują. W związku z tym realizujemy program apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej. To jest program skierowany do pedagogów szkolnych po to, żeby ułatwić im rozpoznawanie pojawienia się pierwszych symptomów kryzysu u dzieci. W związku z czym tak bardzo szeroko nasze działania są kierowane zarówno do mieszkańców miasta, dla rodziców warsztaty dodatkowe, no i oczywiście dla kadry, która na co dzień się zajmuje tym tematem. Pamiętam, że podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia i akcji na rynku, która miała miejsce tutaj przed ratuszem, podczas rozmowy jedna z uczestniczek, jedna z mieszkanek powiedziała, że dziś chodzenie do psychologa staje się pewnym trendem. To znaczy, kiedyś raczej się ukrywało to, a dziś tak jak mówię, że idę na trening, tak? idę na fitness, na zumbę, tak samo mówię, czy młodzież mówi, że idzie do psychologa. No, ale właśnie, jak to wygląda z Państwa perspektywy? Czy rzeczywiście mm, jest to coraz bardziej powszechne, czy jednak i tak trzeba jeszcze motywować, mobilizować osoby, żeby się otworzyły? Ten trend, jeżeli można to tak nazwać, jest widoczny, bo my widzimy to po statystykach liczby osób korzystających z poradnictwa psychologów. I tu faktycznie mamy bardzo duży wzrost. Psycholodzy mają pełne ręce roboty. Natomiast tej wiedzy nigdy nie jest za dużo. Myślę sobie, że mamy część e, mieszkańców, część społeczeństwa taką, która jednak dalej traktuje to jak temat tabu i unika, e, i po to między innymi te wszystkie akcje, e, które pokazują, e, że nie należy się wstydzić e, takich problemów i należy szukać tej e, pomocy. E, chcemy też, żeby rodzice z większą uwagą podchodzili do swoich dzieci. Nauczyciel nie zawsze wyłapie, e, że coś się dzieje. Jednak ma dużą grupę dzieciaków w szkole, intensywnie różne rzeczy się dzieją. Natomiast my chcielibyśmy też zwrócić uwagę na to, żeby rodzice jednak wsłuchiwali się w swoje dzieci i bardziej czujnie podchodzili do tego, co się dzieje z ich pociechami. Przed nami także konferencja o pomocy dla zdrowia psychicznego i co istotne, pierwszego dnia ta konferencja będzie odbywała się pod hasłem Nic o nas bez nas. Co to oznacza? Yy, tak, konferencja, która będzie podsumowywać cały miesiąc, dwa dni konferencji, natomiast nas przede wszystkim cieszy ten pierwszy dzień, Nic o nas bez nas. Czyli planujemy działania, które są potrzebne w naszym mieście, na podstawie tego, czego dowiemy się od młodzieży. To jest konferencja, która realizowana jest przez organizację pozarządową we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. I tu Młodzieżowa Rada Miasta wyszła z inicjatywą, żeby zaprosić przedstawicieli samorządów szkolnych, czyli tak naprawdę naszą młodzież z miasta, i wysłuchać, czego im potrzeba. Po namy dorosłym wydaje się, że wiemy, co musimy zorganizować i jak dzieciakom pomóc. Niekoniecznie tak to działa. Czasy się zmieniły i chcielibyśmy, żeby to młodzież nam powiedziała, jakie ma oczekiwania wobec miasta, żebyśmy mogli tak przygotować propozycje pomocy i wsparcia, żeby odpowiadała na ich oczekiwania. Resumując zatem, jutro w Opolu rozpoczyna się miesiąc zdrowia psychicznego, rozpoczynamy piknikiem na polskim rynku. O której godzinie najlepiej tutaj się pojawić? Jutro o 11:00 zapraszamy przed razem. A w kolejne dni do centrum handlowego Solaris, gdzie będą spotkania z terapeutami. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy udostępniać harmonogramy w zależności od tego, jak nam się uda zorganizować terapeutów. Mam nadzieję, że uda nam się wypełnić ten czas, głównie popołudniami, gdzie jest najwięcej osób. Centrum Handlowe na pewno będzie bardzo mocno oklejone z każdej strony informacjami, gdzie można tej pomocy szukać, więc oczywiście wszystkich serdecznie zachęcamy do korzystania z tych wszystkich akcji. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę. W studiu i za rozmowę, a moim Państwem Dziękuję. gościem była Dorota Rutkowska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. Dziękuję bardzo.